że w nowym roku 2011 przewiduje się zmniejszenie w podatku dochodowym o 15 milionów złotych budżetu naszego województwa. Przewiduje się zmniejszenie dochodów o ponad 43 milionów złotych łącznie ze względu na to, że drastycznie zmniejsza się subwencja o ponad 28 milionów złotych. Środki unijne w najbliższej kadencji prawie nie istnieją, a zarząd będzie musiał planować środki unijne dopiero na następną kadencję, a zatem od roku 2014. Pan Mieczysław Bagiński. Pan Mieczysław Kazimierz Baszko. Pan Cezary Cieślukowski. Pan Jan Chojnowski. Pan Mieczysław Leon Czerniawski. Pan Leszek Dec. Pan Jarosław Zygmunt Dworzański. Pan Bogdan Dyjuk. Pan Maciej Gajewski. Pani Urszula Jabłońska. Pan Mikołaj Janowski. Marek Adam Komorowski. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.